Cześć wszystkim! Znowu poziom 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Ta, jasne. Zaczęliśmy tutaj wszystkie rzeczy. Wracajmy do Złoconej Doliny. Tak się w końcu chyba nazywa. Tak, Złocona Dolina. Tak, 8 godzin. Mamy tutaj kilka osób do porozmawiania z... I pewnie to dzisiaj będziemy większość czasu robić. W tym czasie sobie przygrywa ta spokojna muzyka. Jakby pytanie, nadal to nagrywam na pożyczonym laptopie. A mój nowy komputerek jeszcze nie jest w stanie uciągnąć Pillars of Eternity. W stanie, w którym chciałbym, żeby potrafił uciągnąć. Ale spokojnie, już niedługo. Mieliśmy zajść do Ingoret chyba. Zejdziemy. Ponieważ jest tutaj sprawa, którą musimy zrobić. Witam. Ta para wydaje się być bardzo zajęta rozmową. Jednocześnie próbują zawiązać dwa przepełnione tobołki. Właśnie mają się uścisnąć, kiedy kobieta cię zauważa i przerywa, a jej uśmiech mocno blatnie. Możemy w czymś pomóc? Spogląda na towarzysza, marszcząc ze zdziwieniem. Znasz tego mężczyznę, Nonton? Spotkaliśmy się w leśnym jarze. Ja ostrzegłem go przed niedźwiedziem. Cieszę się, że udało ci się przeżyć. Czy mogę ci w czymś pomóc? Zdaje się, że wam się śpieszy. Zapewne. Szykujemy się do podróży. Zamierzałam odwiedzić Zatokę Buntu i... Prawdę mówiąc, to chyba mam już dosyć tej wioski. Coś zmienić otoczenie. Dobra. Wiem, co naprawdę zaszło w tej jaskini, Nonton. Ja nie wiem, o czym mówisz. Powiedziałem ci prawdę. Oskarżasz go o coś? Jeżeli chodzi o ten wypadek, oboje opłakujemy Perliego, ale zabiło go dzikie zwierzę. Nonton nieznacznie kręci głową. Widzisz, jak drżą mu dłonie. Dlaczego w ogóle sugerujesz coś takiego? Dobra. Przestań, nie mam cierpliwości dla tchórzy i kłamców. Nonton kurczy się i patrzy w oczy. Ci w oczy. Po chwili zaciska zęby i kiwa głową. Dobra, przyznaję się, zrobiłem to. Dopilnowałem, by na zawsze został w tej jaskini. Ręką się kapara kojeść w broni. I zrobię to jeszcze raz. Nonton, zaczekaj. Nie wiem, co widziałeś w tej jaskini, ale wyciągasz niewłaściwe wnioski. Perli, mój mąż, był taką samą bestią jak ten niedźwiedź. Kiedy po raz pierwszy padłam ofiarą jego gniewu, próbowałam od niego odejść, ale on nie pozwolił mi. A Nonton... On, kiedy się poznaliśmy, wiedziałam, że jest kimś wyjątkowym i poczciwym, komu na mnie zależało. Proszę, chcemy stąd po prostu odejść, zacząć nowe życie gdzieś indziej. Mamy trochę oszczędności, możemy ci je odstąpić, jeżeli pozwolisz nam odejść. I właśnie dlatego się mocno zastanawiałem, jaki zakon Paladyna wybrać. Gdybym wziął ten z uczciwością, to pewnie musiałbym ich teraz... wydać czy coś. Ale jestem życzliwym towarzyszem. Życzliwym wędrowcą, więc będę dla nich życzliwy, mimo że są mordercami, ale mieli niby powody. Zachowajcie pieniądze, zacznijcie dzięki nim nowe życie. Wobec tego dziękujemy. Doprawdy ja cieszę się, że nas rozumiesz, ale proszę, weź chociaż to. Mam nadzieję, że ci przyniesie ci szczęście. Przed nami długa droga. Życzę ci powodzenia, nieznajomy. Nie zapomnimy ci tego. Okej. Ale się nie mylę, Zatoka Buntu. Tak, to jest Zatoka Buntu. Może kiedyś ich jeszcze spotkamy. Zobaczymy. W tym czasie możemy ich obrobić. Wszystkiego, co mają. Przynajmniej co ze sobą zostawili. Ta butelka Sonradu jest w połowie pusta. Może to po jej mężu. Dobra, mamy ten mały pierścień odbicia. On daje odbicia plus 5. Aczkolwiek chyba odbicia się jakoś nie stakują. A nie, stakują się. Zwiększyły mu się o 5. Dobra, ale komu bardziej by się przydało? Mac ma bardzo mało odbić i w sumie łotrzyk. To niech Mac sobie potrzyma. Może zmienię decyzję i dam to łotrzykowi. Ale na razie jest okej. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy pozwiedzać.
Na moim nowym komputerku mam dysk SD. Sure. SSD. Więc czasy ładowania nie będą już takim problemem jak teraz. Wydaje się, że jednak czasy ładowania są dosyć spore w tej grze. Zresztą zobaczcie. Cała ta plansza to jest jedna wielka, ogromna tekstura. Bardzo dobrej jakości. Więc nie dziwię się, że ładowanie troszkę zajmuje. Okej. Ktoś stoi pod młynem. Wiemy, że masz więcej zboża, Trumbel. Nie damy się zbyć resztkami, podczas gdy się tuczysz na naszych zbiorach. Wnętrze dobiegają stłumione krzyki. Pierwszy z was, który przekroczy próg, dostanie bełt między oczy, wymoczy mordy. Bogowie mi świadkiem, Sfejnur, że zabijecie jak psa. Chodźcie, chłopaki, na razie idziemy, ale wrócimy, Trumbel. Albo dasz nam uczciwe ceny, albo się policzymy. Okej. Jakaś lokalna mafia. Albo niezadowoleni klienci. Zobaczymy, o co chodzi. Przed tobą stoi elf, dosyć solidnej postury, sugerujący, że nie stroni od ciężkiej pracy. Twarz ma bladą i zapadniętą, a oczy szeroko otwarte. Za jego plecami młodszy mężczyzna i kobieta spoglądają na ciebie z niepokojem. Kiedy wchodzisz, marynarz unosi maczugę drżącą o gwałtownie ręką. Cofnij się, jeśli ci życie miłe. No, w sumie mamy tę opcję, ale nie chcę tego mówić. Czekaj, nie zamierzam nikogo skrzywdzić. Zaraz, ja cię znam. Właśnie przybyłeś do wsi, tak? Nie mów, że Sfejnur cię już cię przegapacił. Bogowie, tylko tego mi trzeba. Co to za rejwach na zewnątrz? Od czego mam zacząć? Sfejnur podjudził ich gadaniem o zbożu w magazynie. Twierdzi, że większość schowałem. Ja tylko sprzedaję zboże. Nie mogę go wyczarować ani rozdawać za darmo. Płacę rolnikom za ich plony i sprzedaję to, co wyprodukują w młynie. Większość skupuje gospoda pod czarnym ogarem do ważenia piwa. Ale to jakoś Sfejnurowi i jego kamratom nie przeszkadza. Widziałeś pola w pobliżu wioski? Zboże jest chore. A to, co dostaję od rolników, w większości zepsute i przegniłe. Nie mogę płacić pełnej ceny za chore plony, a zdrowego zboża mam bardzo mało. Sfejnur domaga się czegoś, co mu się nie należy. Może w takim razie trzeba z nimi porozmawiać? Ulga młynarza jest wyraźnie widoczna. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Mnie już nie usłuchają, ale może tobie się poszczęści. Powiedz mu, że wszystkim nam jest ciężko i wszyscy musimy się jakoś poświęcać. Będziemy twoimi dłużnikami, jeżeli zdołasz go przekonać. Dobra. Oni coś mają nam do powiedzenia? A mój ojciec to dobry człowiek. Zawsze robił to, co dobre dla wioski. Ojciec na pewno lepiej wyjaśni to, co tu się zaszło. Okej. Ten Trumbel... Tak, pójdziemy do tamtych obwiesi, to oni po prostu powiedzą nam dokładnie odwrotną wersję. Ale mimo wszystko ten młynarz wydaje się być milszą osobą. Więc myślę, że jego stronę weźmiemy w tym konflikcie. Ale dobra. Oczywiście oni siedzą w gospodzie. Chyba przepijają kasę, jaką mają. Oczywiście na zboże im szkoda pieniędzy, ale na piwo nie. No cóż, pogadajmy z nim. Hello. Nie wiem, kim jesteś i niezbyt mnie to obchodzi. Idź sobie, nie zamierzamy rozmawiać z cudzoziemcami. Uważaj, coś mi się zdaje, że mają podobny charakter do tych łobuzów, którzy mnie napadli. Zapach też się zgadza. Trumbel mówił, że groziliście jego rodzinie. Och, nie wątpię, że tak mówił. Jest przecież taki szlachetny nasz Trumbel. Ta dwójka wyrośniętych dzieciaków. Najczystsza dusza złaczej tej dolinie. Ten tchórz wysyła teraz zgodców, by załatwili jego sprawy. Możesz mu powiedzieć, że od paru dni nie jedliśmy porządnego posiłku. Wszystko dzięki niemu. Nie stać nas na porządny napitek. Także dzięki niemu. Ale nie pozwolimy, by w jego imieniu pomiatał nami jakiś przybłęda. Ta,
Troszkę nam brakuje stanowczości, ale za to mamy wystarczająco mocy. Skoro szukasz zwady z trumblem, to może załatwimy to uczciwie. Chwileczkę! Nie trzeba tak gwałtownie. Będziemy trzymać się z dala od młynarza. Do licha, przecież nic mu nie zrobiliśmy. Po prostu jesteśmy głodni i nic nie zapowiada zmiany. Jeżeli chcesz stanąć po stronie tego cholernego łajdaka, to śmiało. Razem z tą całą pieprzoną wiochą. Okej. Oczywiście nie był miły w odpowiedzi. Ale kogo to obchodzi? Ważne, że sprawa załatwiona. Teraz pogadajmy z trumblem. Dobra. Bardzo mi się podoba opcja przyspieszania czasu. Właśnie takich rzeczy brakowało w starych silnikach Baldura. Baldura i Icewind Dale'a. I... no Pillars... no... łata większość takich rzeczy. Jeżeli nie wszystkie. Dobra. Gadajmy z trumblem. How do you do? Powróciłeś, udało ci się począć ze Swoinerem? Rozmawiałem ze Swoinurem. I co powiedział? Przekonałem go, żeby stawił twoją rodzinę w spokoju. Tak, to przecież naprawdę, no to świetna nowina. Nie byłem pewien, czy zdołasz go przekonać. Większość czasu są zbyt pijani, by z nimi rozmawiać. Jestem twoim dłużnikiem, proszę. Dzisiejszy utarg w dowód mojego uznania. Zapewniam cię, że wszystkim opowiem, co dla mnie zrobiłeś. To moglibyśmy mu oddać. Ale nie. Cieszę się, że mogłem pomóc. 20 sztuk miedzi. O, to niezbyt dużo. O, dobra, skoro on tyle zarabia, to rzeczywiście ciężkie czasy u nich nastały. Dobra. Ale mam jeszcze jedną osobę do pogadania w wiosce, którą mnie lub bardziej specjalnie pominąłem. Jest ten domek. Aufry. Która jest Kuźmia? Tak, chyba już odwiedziliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy. Okej, okay, o tej pani już słyszeliśmy od kogoś jakiś czas temu. I no cóż, porozmawiajmy z nią. Jelenioborska kobieta stoi przed paleniskiem. Cicho nuci sobie, a może swojemu nienarodzonemu dziecku, wyraźnie widać, że jest w zaawansowanej ciąży. Odwraca lekko głowę, kiedy wchodzisz do pomieszczenia. No, nareszcie, już myślałam. O, przepraszam, spodziewałam się kogoś innego. Czy mogę w czymś pomóc? Ładny kot. Ofra uśmiecha się promiennie. O, dziękuję. Jest kochana i dzięki jej nie ma w domu myszy. Właśnie przybyłem do... A nie, kogo się spodziewałaś? Moja siostra, Kalisza. Ta. Podróżuje z karawaną. Przesłała mi list, zanim wyruszyła w drogę. Pisała, że opłaci przejazd, zajmując się ochroną karawany. Zawsze była twarda. Nie widziałaś jej może na szlaku? Albo jej karawany? Przewodnikiem jest Odema. Karawana została napadnięta. Ledwie udało nam się ujść życiem. Ale Kaliszę pochwycił Biłak. Ofra zakrywa usta dłonia, patrząc na ciebie z przerażeniem. Przez kilka chwil nie jest w stanie nic powiedzieć, a jedynie wydaje z siebie bezgłośne, zdłużone sapanie. W jej oczach pojawiają się łzy. Wiedziałam. Pisałam jej, że to niebezpieczny szlak. Kalisza zawsze była pewna, że poradzi sobie ze wszelkim zagrożeniem. Och, moja biedna siostrzyczka. Wybacz, nie znamy. Po prostu nie mogę uwierzyć, że jej już nie ma. Gdybym jej tu nie wezwała, gdybym do niej nie napisała, może wciąż by żyła. Jej twarz wykrzywia się w grymasie, po jej policzku spływała pojedyncza łza. Kalisza wspominała, że możesz potrzebować pomocy. Może ja mogę ci jej udzielić? Aufra patrzy na ciebie z pewną dozą zaskoczenia, następnie wyciera nos w rękaw. To miło z twojej strony, ale nie wiem, czy mogę cię tym obarczać. To nie mała przysługa. Martwię się o dziecko i o dziedzictwo. Napisałam Kaliszy ile mogłam, ale wiem tylko tyle, że od dłuższego czasu wszystkie dzieci urodzone w Złoconej Dolinie są bezduszne, puste. Podobny los spotkał wiele innych matek. Lord Redrick wszystkie je wypędził, mówiąc, że oznaka niezadowolenia bogów.
Bez mojego Hathorda nie wiem, jak dam radę, jeżeli mnie wygnają. A miałam nadzieję, że Kalisza zdoła mi pomóc. Powiadają, że stara kuszerka Ranga potrafi zapobiec narodzinom różnorodzonego dziecka. Ale 2 sezony temu przeprowadziła się na południe, do Busoli Anzloga. To dla mnie zbyt daleka podróż w tym stanie, nie podołam. Teraz po śmierci Kaliszy nie mam już nikogo. Proszę, czy możesz mi pomóc? Okej, mamy specjalną opcję dla życzliwego wędrowca. Więc użyjmy. Cóż, skoro nie mogę cię tam zaprowadzić, to może przynajmniej przyniosę ci to lekarstwo. Naprawdę, och, niech cię bogowie błogosławią. Dam ci pieniądze na zapłatę dla niej, ale nie musisz się o to martwić. Chyba przyrządzi miksturę z... Nie jestem pewna z czego, ale dostarczenie jej tutaj nie powinno być problemem. Busola Anzgola to nazwa laguny na południu. Musisz przemierzyć głuszę, żeby tam dotrzeć. Dlatego sama nie jestem w stanie tam dotrzeć. Dziękuję ci raz jeszcze, naprawdę. Ocalisz nas oboje. Okej, dobra. W sumie tyle, ile chcieliśmy o niej wiedzieć. I to chyba na razie wszystko, co chciałbym w tym mieście załatwić. Jest jeszcze ta świątynia Etoasa, zrujnowana. Można do niej zejść, a na razie tego nie zrobię. Najpierw pójdziemy na południe. A właśnie, jak tam nasz ekwipunek? Ty masz miecz dwuręczny, ty masz tylety, ty też... No, generalnie okej, stoimy. Znaczy nie potrzebujemy wizyty w kuźni. A czy mamy jakieś... Nie chcę rzemiosła. Mamy jakieś... Mamy sporo rzeczy do pchnięcia, ale tak naprawdę nie potrzebujemy na razie złota. Dobra. Nie szczędząc słowem. Idziemy na południe. Czy byłem w Zatoce Buntu? Nie byłem. A właśnie, przed wyjazdem należy zebrać drużynę. Znaczy odpocząć. Dobra. Tam, proszę o izbę. A, tak, właśnie. Odnaleźliśmy tego kucharza. Dostaliśmy to doświadczenie. Spoko, spoko. Dobra. Dużo mi brakuje do awansu na następny poziom. Sporo. Ponad połowę. Okej, dobra. Się odleczę, to nie ucieczę. Oroże dwuręczny powoduje największe obrażenie przy trafieniu, co może mieć znaczenie przy wysokiej redukcji obrażeń celu. Dlatego właśnie daliśmy Ederowi miecz dwuręczny. A właśnie, jakby się ktoś zastanawiał, co z dodatkiem. Właśnie, miałem chyba w pierwszym filmiku dyskusję z kimś, kogo bardzo przepraszam, ponieważ nie pamiętam jego niku. Na temat dodatku i bardzo mi polecał, mówił, że jest lepszy niż podstawka, ale jednocześnie nie da się przejść najpierw podstawki, potem dodatku. Więc załatwimy to troszkę inaczej. Póki co nie mam dodatku. Bym miał to tutaj byłoby wejście do północnej marszy. Ale spokojnie. Przejdę najpierw podstawkę, potem wczytamy jakiś save sprzed punktu do niepowrotu, kiedy nasza drużyna już będzie miała duży poziom. Wtedy pójdziemy do północnej marszy. No, zanim dojdziemy do tego momentu, mam nadzieję, że już wyjdzie druga część dodatku i będę mógł obie naraz przejść. Przy okazji patrzyłem w Saturnie. Jest bardzo ładne opakowanie dla Season Passa z dodatkami. I na tyle tego dodatku jest właśnie widać Edera. Jak w fajnym grubym płaszczu północy z fajką i szablą sobie siedzi, popaja. Tak. Pali sobie fajkę. Bardzo ładne. Podobało mi się. Dobra. Zobaczmy, czy coś tu mamy. Tak, sporo wilków będzie się tu czaić w tym lesie. Taki mały spoil. Ale na razie chcę się przejść
Dróżką. Okej, okay, tutaj ktoś jest. A, to tylko duch. Okej, okay. Wiecie co? W następnym odcinku idziemy dalej tą dróżką. Tam znajdziemy kolejnego członka drużyny. Jeżeli ktoś grał początek Pillars of Eternity, to na pewno już wie, o kogo chodzi. A jeżeli nie, to będzie z pewnością czekał z cierpliwością następny odcinek. A to czyścimy ten las. Będzie tutaj troszkę zabijania. Idziemy na południe, zbieramy leki, czynimy dobro. Jesteśmy życzliwymi towarzyszami i tak dalej, i tyle. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!